Serdecznie witamy wszystkich hodowców w trzeciej części naszej tutaj prezentacji gołębi, które będziemy mieli na sprzedaż od kolegi Roberta Zguda. Są to gołębie takie, powiedzmy, rocznika 2018, młode, ale to są właśnie gołębie nie pochodzące z hodowli kolegi Roberta, a po prostu te gołębie, które kolega nabył, te akurat w Niemczech, to są z takiego hodowli Team Schlieffstins. Proszę bardzo, Robert je może zaprezentuje, bo akurat je ma w koszu i ma tutaj dowody. Najpierw może powiedzmy coś troszeczkę o tej hodowli, o pochodzeniu tych gołębi. Nie no, hodowla, czołowa hodowla w Niemczech, to znawcy tutaj na pewno, którzy się tymi gołębiami interesują, to doskonale wiedzą. Typowa sprinterska hodowla, oparta w 90% tam czy tam nawet więcej niż 95% może procentach, oparta na gołębiach Leo Heremansa. Bardzo dobrze tam lata. Tam podstawową linią tej gołębi to jest ta linia tej samicy Olimpiadę 008. My tutaj wszystkie te gołębie praktycznie, które tutaj są do sprzedania, to są z tej linii. Z tej linii nie ma tutaj dzieci, ale są na przykład dzieci olimpijczyka, rodzeństwo olimpijczyka. Rodzeństwo właśnie, bo jeszcze powiedzmy, bo Martin Stins to miał na Olimpiadzie gołębia, tak? No, dwa razy miał na Olimpiadzie i w tym roku z tej samej linii, jak tam u niego... Bracia czy tam siostra olimpijczyka tutaj to jest. Dwoje rodzeństwa i dwoje dzieci tego olimpijczyka, ale są też gołębie z tego jego najlepszego lotnika The Power i z tej jego samicy, która jest pełną siostrą do 008. Tak więc naprawdę super, super rodowodowo gołębie i super w ręce. Za chwilę je będziemy pokazywać. To są gołębie, które od razu się, to nie są jakieś późne gołębie, one się od razu nalatają. Kiedy je nabyłeś? Kiedy? One są już u mnie około miesiąca. To nic nie wyciągnąłeś jeszcze. Nie dałem rady. Zastanawiałem się też, czy nie zostawić sobie. Tych gołębi nie zostawić, ale po prostu ze względu na to, że... No one na początku tak naprawdę przyjechały dla mnie, ale ze względu na to, że postanowiłem nie ściągać na razie więcej gołębi do hodowli, bo jest tego za dużo. Zajmij się tym, co masz. Dokładnie tak. Próbować coś z tego wyciągnąć, no to postanowiłem je po prostu sprzedać. No jest zajebiste są te gołębie rodowodowo. Wszystkie są z linii Olimpiady 008, która jest znowu z linii Olimpiady 003. Te gołębie wiemy, że w Polsce też fenomenalnie latają. Wydaje mi się, że kto tego nie nabędzie, to będzie z tego bardzo, bardzo zadowolony. Nie? To pokażmy może teraz. Ty już masz, one są w takim wieku, że płeć ich idzie, rozumiesz? Ten, bo widzę, na rodowodach jest opisane. Na rodowodach jest opisane, bo one były odbierane już jako ten, no ale wiadomo, że to jest... Na niektórych już, tylko, bo kilka widzę, że bo niektóre są... nie było pewne. Tak. Tutaj jest gołąb 8492. Samica? To jest tak, samica złączenia Olimpiady 003, znaczy matką jest Olimpiady 003 i córka Dejana, a od dołu jest Boltraz i Gilbert i siostra Olimpiady 008. To jest ta samica, o której cały czas mówię. Tam cała linia tych gołębi lata, tam można wejść sobie na stronę tym Schlieffstins i zobaczyć, jak na tych zdjęciach tam tych gołębi ma poopisywane dokładnie, jak te gołębie latały. Tam wszystkie gołębie z tej linii Olimpiady 008 z tej linii mu tak fenomenalnie latają. W tym roku również była pełna siostra 3 Olimpiady 008, która, bo zapytaliśmy go, czy ma gołębia na Olimpiadę, w tym roku stwierdził, że nie ma. Że stało się tak, że nie ma, ale ma siostrę, która 3 razy z rzędu usiadła jako pierwsza na oddział. 3 tygodnie z rzędu usiadła pierwsza na oddział i oczywiście już jest w rozpłodzie, nie? Popatrzmy jeszcze, bo to jest 100% Leo Heremans, a tutaj jest, co widzimy, właśnie 003 Olimpiada jest tutaj. To jest wnuczka Olimpiady 03. Piękny kolor, jaśniutka, niebieska, bomba gołąb. Wnuk 003, no i tutaj brat Bolta, siostra Bolt, Gilbert, no i ta siostra 008. Super, super gołąb. Czyli to jest gołąb, którego byśmy chcieli kiedy kupić, kolega będzie szukał kolejnego, ja powiem, kiedy byśmy chcieli u Leo Heremansa kupić z takim pochodzeniem, to na pewno byśmy musieli dużo więcej pieniędzy wydać, podejrzewam. No, na pewno dużo byśmy musieli wydać za tego gołębia. Teraz zobaczymy, którego kolega złapie. To była samiczka, nie? Tutaj samiczka, nie jest napisane na rodowodzie. Nie, na rodowodzie jest W, Weibchen. A jest, faktycznie. Jest. Tutaj na kilku innych nie ma, widzę. 8, 5, 6, 9. Dziecko, syn. Samczyk. Syn rzeczywiście jest samczykiem? Olympic Martin. Tak, wygląda na to, że to będzie samiec. Olympic Martin. To jest właśnie ten olimpijczyk, który jest też z tej linii. Czyli ten 008. Olimpijczyk Martin to jest tutaj właśnie? Tak jest. No bo tak, to jest ojciec olimpijczyka Skyne Blauej, córka Rossi, ale od drugiej strony jest The Clone razy Best Mother Ever, czyli to jest bezpośrednia siostra tej Olimpiady 008. Czyli ten Olympic Martin wywodzi się znowu z tej linii 008, no olimpijczyk, kolejny gołąb, który wywodzi się z tej linii. Tu jest, widzę, patrzę, olimpijczyk, a tu jest córka olimpijczyka Nils.
Dokładnie, tu jest jeszcze córka Olimpik Nils i z Werkamena, z bardzo dobrych linii gołębi, tak więc. Mówisz, że samczyk, fajny, tak? Tak, to będzie samczyk. I drobny chyba, co? Drobny, ten jest akurat taki drobny. Odłożymy to, żeby nam się już nie myliło. 8-5-18. Samczyk też jest opisany? Tak, Olympic Father razy Olympic Mater. Pełne rodzeństwo olimpijczyka. Tego, którego tam był Olympic Martin tego. To jest goł, który w 2017 roku reprezentował Belgię w kategorii A na Olimpiadzie w Brukseli. Dokładnie. No, no super są te gołębie, naprawdę rewelacyjne. Bardzo, bardzo mocne. One są wszystkie takie niebieskie? Jeden jest nakrapiany, ale to chyba będzie właśnie córka bodajże tego. To zobaczymy. I to jest, widzimy, 85-18, samczyk, brat olimpijczyka, Olympic Martin. 8-5-6-8. Tutaj samiczka jest opisana na rodowodzie. Dokładnie, córka tego Olympic Martin, rodzeństwo do tamtego, który już był pokazywany i omawiany. Bardzo silne maski. Ja tylko jeszcze, jeżeli chodzi o nazewnictwo, to proszę zwrócić uwagę, żeby nie wprowadzać się w błąd, na rodowodach niemieckich W to znaczy samica Weibchen, V znaczy samiec Vogel, a w belgijskich V znaczy dokładnie odwrotnie, Fomale to jest samica, a M to jest samiec. Dlatego tutaj niekiedy powstaje błąd, jak hodowcy nie potrafią rozróżnić belgijskiego od niemieckiego. Tutaj ten gołąbek ma bardzo krótkie ramię i jest bardzo silny, nie? To jest który numer ten? To jest ten 8568. Samiczka, rzeczywiście jest samiczka według ciebie? Według mnie tak. Chociaż ten gołąb może, z tym gołębiem może być różny. No właśnie. Nie to jest rodzeństwo, to jest pełne rodzeństwo do tego, którego był wcześniej prezentowany. Tak? Na trzy sztuki zostały. I te mamy bez pci określenia na rodowodach akurat, te trzy. 8, 5, 17. Znowu córka, już też jedno pokazywaliśmy. To będzie samica raczej. To, ona jest tutaj nieopisana, ale wydaje ona mi się. Ona ma numer właśnie 8517. Dokładnie. 85. Numer... To jest Olympic Father razy Olympic Mater, pełne rodzeństwo olimpijczyka. Mhm. Też fajny gołąbek. To zabiorę. A, jeszcze zostały nam dwa gołąbki. Dwa gołąbki. Dokładnie bardzo... rodzeństwo widzę. Tak, tak. Dwa gołąbki, które są rodzeństwem. I te gołębie są one troszeczkę późniejsze. Ten są... ma jaki numer? Ten 85? 21. I drugi jest 8522. I to, jest... to może być samczyk. I to jest tak. To jest po gołębiu The Power. Ten Power u Martina Sztinsa to jest jeden z najlepszych gołębi lotowych i bardzo dobrze u niego po gołębie latają. A od dołu jest pełna siostra tej Olimpiady 008, która też była super lotniczką. Trzecia najlepsza samica regionu. Pierwsza na 604, pierwsza na 363, trzecia na 326, piąta na 252. Jako roczna oczywiście, bo to w 2013 roku. Tak więc naprawdę... Naprawdę te gołębie warto sobie tutaj nabyć. Tu widzimy, jest jeszcze właśnie i Rambo jest, i Kanibal, i Olimpiadę 03, i jest Euro. No dużo, dużo takich znanych gołębi. No i drugi gołąbek 8522, to samo łączenie. Ciężko powiedzieć, może być to samiczka. Jeszcze to nie jest ten czas, żeby powiedzieć, zobaczymy. Dokładnie to samo łączenie. I mamy takich gołębi pochodzących z tej hodowli od Martina Sztinsa, aczkolwiek się Team Schlieff Sztins nazywa, 7 sztuk. Widzieliśmy to, co prezentował Robert, to jest wszystko praktycznie linie olimpijskie. Dokładnie, wszystkie te gołębie są z tej linii Olimpiady 008, a co wywodzi się z Olimpiady 003, a te gołębie się u nas bardzo dobrze sprawdzają. Tak więc myślę, że z tego ktoś będzie bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. I polecamy uwadze właśnie jeszcze raz na święta żonom, na zakup dla mężów. Oczywiście się dobrze sprawują jako prezent. To dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot.